Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie gramy w Graveyard Keepera. I dzieje się sporo rzeczy, naprawdę ogrom rzeczy wszelakich. Między innymi to, że Beatrice postawiła nas pod nieciekawym wyborem. Zbadajmy w ogóle te rzeczy, bo czemu by nie? Cyk. I cyk. Mamy wystarczająco dużo wiary. Możemy sobie pozwolić na coś takiego. Dobra, mroczny mózg musimy wziąć. Tak, mroczny mózg i rozsmarować go na płyn. Jest to nam potrzebne, żeby zrobić mroczną emulsję, która to z kolei... którą sobie zażyczyła po prostu Beatrice, chociaż nie ma zbytnio dobrych zamiarów z nią, to jednak lepiej mieć, bo szasta życiami ludzi z górskiego fortu, z obozu uchodźców, a my ich raczej lubimy i nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek im się stało. Tak więc wolałbym z nimi trzymać do samego końca. Chociaż mam nadzieję, że do samego końca to nie znaczy rychłego końca. Więc musimy coś wykombinować, bo z jednej strony no, nie możemy pozwolić Beatrice działać, a z drugiej strony nie możemy jej całkowicie opluć. I to jest problem. Weźmy to piwo. Tutaj weźmy to piwo. No i najpierw pójdziemy... może odłożyć to piwo faktycznie. Albo wiecie co? Niech sobie leży. Nie przeszkadza. A też nie jest jakoś super potrzebne tam, żeby się sprzedawało. Czy ja mam tu skrzynkę, w której to pomieszczę? Mam. Dobra. I miejsca będzie się robiło coraz więcej, no bo woda już... ją powoli po prostu zużywamy. Tutaj widzę, że ładnie zapełnione. Konkol powinien być w lesie, jak zwykle zresztą. Miejmy nadzieję, że grabarz będzie w stanie te słowa ułożyć w odpowiedni sposób, bo nie może się wydać, że chcemy go o czymś poinformować. Całą prawdę. Dobra. Przekonanie go będzie trudne, nie mam żadnych dowodów. Dlatego jeśli choćby spróbuję mu cokolwiek powiedzieć, to mój układ z Beatrice zostanie zerwany. A... Nie wiem, co mam zrobić. Mogę pogadać z Konkolem, z Alaikiem, prawdopodobnie z Alaikiem. I mogę dać emulsję. Spróbujmy, może Alaik byłby w stanie załapać, o co chodzi. Bo jeszcze ta sprawa, że Konkol nie do końca nam ufa. To znaczy, nie, że jakoś nam specjalnie nie ufa. On po prostu jest bardzo nieufny w stosunku do każdego. Gdy Alaik tak właściwie, wydaje mi się, że będzie w stanie przyjąć to bezkrytycznie. Poprosił radę, tak. Muszę być bardzo ostrożny, żeby Beatrice nie nabrała podejrzeń. Jak się miewasz, mistrzu Alaiku? Nie będę ukrywał, że bywało lepiej, co cię do mnie sprowadza. Potrzebuję twojej porady. Wyobraź sobie stado małych świnek mieszkających w domu z cegieł. Jedna z tych świnek, nazwijmy ją grabarzem, dowiedziała się, że nadchodzi wielki, głodny, zły wilk. Nie ma dokąd uciec, a wilk może zdmuchnąć dom świnek.
Zdmuchnie dom zrobiony z cegieł? Tak, to czarny mak udający złego wilka. I świnka o imieniu Grabarz może zrobić tylko dwie rzeczy, obie złe. Może wypchnąć jednego ze swych braci z domu w nadziei, że wilk się nim zajmie i sobie pójdzie. Albo może nic nie robić i czekać, aż wilk zdmuchnie dom i zje wszystkie świnki. Rozumiem, poradziłbym śwince o imieniu Grabarz, aby nie grała według zasad narzuconych przez wilka. Może wilk też ma dom, który można zdmuchnąć? Chyba rozumiem, co masz na myśli, mistrzu Alariku. Czy ma? Wydaje mi się, że może mieć. I jeżeli dobrze, jakby... Co jeśli mamy możliwość pogadania z Inkwizytorem? Chociaż nie zaznaczyło nam się to w dzienniku. Teraz mi to dało do myślenia, to znaczy... Ja jeszcze raz muszę pochwalić storytelling tej gry, jest cudowny. I w ogóle ułożenie dialogów i naprawdę dużo rzeczy jest w tej grze zrobione cudownie. Po prostu nie mam lepszych słów. Cudownie to jest jedyne słowo, jakie mogę użyć w tym wypadku. Zróbmy gwoździe. Gwoździe dlatego, że chcielibyśmy zanieść piwo, a całe nam się nie zmieści, więc musimy zbudować półkę. Wszystkie inne rzeczy tam już są na miejscu. Zostały tylko gwoździe po prostu. Ich nam brakuje. Wypijmy jeszcze jedną potkę. Nie mam pojęcia, co mogę z tym fantem zrobić. Czy jest coś, czym możemy zagrozić jej? No, możemy powiedzieć Konkolowi, ale... Zerwanie układu to nie będzie chyba dobry pomysł. Od kiedy ja mu miałem dać takie rzeczy? O tym chyba nie było mowy. Nikt mi nic o tym nie powiedział. No dobra, no to już wiemy, czemu nie możemy kontynuować. Zresztą w dzienniku też tego nie było. Dobra, garniec, mamy, kawałek marmuru się zrobi, siarkę gdzieś się znajdzie, samorodki złota trzeba będzie kupić. Dobra, świetnie. Zróbmy oczywiście kolejne ciasto, też przy okazji jak jesteśmy. Regał na skrzynki, tutaj cyk. Po pierwsze odłóżmy piwo, ale nie wziąłem całego piwa, to znaczy wziąłem tylko troszeczkę, więc mój błąd, widzimy się za chwilę. O! Bletek! Ty po prostu cały czas chciałeś drugą paletę! No nie, no... Co do piwa na paletach? Umieściłem piwo na paletach, jak prosiłeś, już to robiłem wcześniej, ale nie liczyłeś ewidentnie tej palety. Dobra robota, jakieś pytania? Co to za pasek z gwiazdkami obok ciebie? Mogłeś to powiedzieć wcześniej! To pasek reputacji, napełnia się z każdą sprzedaną kroplą alkoholu. Jej całkowite napełnienie przyzna ci gwiazdkę reputacji. Gwiazdkę reputacji? Co to takiego? To proste, gwiazdki reputacji umożliwiają organizację wydarzeń w tawernie. Na co nam wydarzenia? To kupa zabawy. Wydarzenia to najlepszy sposób na zabawianie innych i zarabianie pieniędzy. Ciekawe wydarzenie może przynieść większe zyski niż kilka tygodni bez niego. W jego trakcie można sprzedać mnóstwo jedzenia i alkoholu. Powiedz mi więcej o jedzeniu. Jedzenie musi być odpowiednie do wydarzenia. Na nieodpowiednie też znajdą się chętni. Ale zejdzie go znacznie mniej i za niższą cenę. Czyli o to chodziło z krążkami. Jak mogę rozpocząć wydarzenie? To proste, choć będziesz potrzebować gwiazdek reputacji, ulotek i odrobiny wiary w siebie.
Dzięki, Bletek. Do zobaczenia. Okej. Okay. W sumie nic odkrywczego nie powiedział. Wszystko daliśmy radę sami wykombinować. No ale jednak fajnie, fajnie, że w końcu się doczłapaliśmy do tego. W ogóle ten rzadki sztylet, on też mnie ciekawi, wiecie co, bo my chyba nic specjalnie nie możemy z nim zrobić. Pewnie możemy go sprzedać Baronowi, ale nie jestem pewien. W ogóle kolejne ciasto, cyk. Czy ja powinienem czekać tak długo, aż do... aż do przybycia Inkwizytora? Czy on mi w ogóle da cokolwiek? To znaczy, pytanie Alarika o radę nie było oznaczone. To znaczy, że być może cała ta ścieżka jest nieoznaczona, co by było naprawdę fajnym posunięciem, bo wymagałoby myślenia. Z tobą o tym nie pogadam, a mogę coś od ciebie kupić? Nie. Może Klotylda? Jakby nie patrzeć, to od niej się wszystko zaczęło. Ona dała radę stworzyć ten schemat na robienie guli i... No cóż, proszek pamięci, nie, dobra. Możemy kupić trochę miksturek. W sumie stać nas na wszystkie, tak na dobrą sprawę. Co my tu mamy? Mikstura trawienia. Chociaż nie, mikstura trawienia nie jest jakaś super. Mikstura szału. A kupmy wszystko. Dobra, wszystkie mikstury, jakie są na stanie. Mikstura ochrony. Mamy całą torbę na te mikstury, to znaczy... To nie tak, że zabraknie nam miejsca. To jest dosyć bezużyteczna mikstura. Ale mikstura regeneracji już wydaje się jakoś ciekawa, chociaż mikstura zdrowia wydaje się jeszcze ciekawsza. I kupmy też właśnie energetyczną i miksturę zdrowia. Receptura alchemiczna, dobra, też kupmy. I kupmy może sadzonki, stać nas na nie w końcu. Cyk. To tyle. Alkohol. O, to ciekawe. No, tak to więcej już nie jest nam raczej potrzebne. Chociaż złoty eliksir, ale to tylko jeden mogę kupić. Dobra. Tak więc to chyba na mikstury i odłóżmy wszystkie miksturki, jakie tu są. Jakie tu mamy. No dobra, to z Klotyldą no nie pogadamy. W takim razie no pozostaje Inkwizytor, Mietek, z Mietkiem możemy porozmawiać. Żmij. Jakby nie patrzeć, on jest od czarnej roboty, od brudnej roboty i od zbierania informacji. Wracając do pukańskiego amuletu przywołania duchów. Uszukałeś mnie, Mietek. Trudno się z tym nie zgodzić, ale o które konkretnie oszustwo ci chodzi? Amulet przywołania duchów. Duch mnie wyśmiał. Jaki amulet? Nie pamiętam. Zaraz, chyba nie chcesz powiedzieć, że... A niech mnie... Grabarzu, no co ty? Naprawdę uwierzyłeś w te bzdury? Nabijasz się chyba ze mnie. Ty urządziłeś sobie ze mnie żarty. Myślałem, że spalę się ze wstydu przed tym duchem. Zaraz, pojawił się, tak? Więc amulet zadziałał. Pojawił się, żeby wyśmiać mnie, bo wyglądałem absurdalnie. Ale pojawił się, więc nie chcę słyszeć żadnych narzekań. Nie tak. Okej, okay, to był naprawdę fajny dialog. Z kim jeszcze możemy porozmawiać? Mam pomysł. Możemy porozmawiać z pasterzem, tylko on... On nam raczej niewiele pomoże. Ale można spróbować. Tylko teraz i tak noc się robi, więc nie bardzo. No ale jest taka możliwość. No dobra, w każdym razie widzimy się za chwilę. Żmiju. Ty nic mi tutaj nie.
Ajaj. No to muszę kombinować dalej. Następnego dnia będzie inkwizytor, więc to już stawia większy potencjał, chociaż nie mamy ukończonej fabuły i to może być lekki problem. Mam nadzieję, że takim nie będzie. No ale cóż, zobaczymy to, jak taki problem wystąpi, to tak właściwie wtedy się dowiemy, czy to jest problem. Tak więc widzimy się za chwilę. Panie Inkwizytor, jeżeli nie pomocy, to poproszę chociaż informacji o Beatriz. Oj. No to mamy problem. Nie chcę sprawdzać tego w internecie, bo coś czuję, że jeżeli to jest nie pokazane, nie wpisane do dziennika, to jest tego jakiś powód i wolałbym tego nie psuć, chyba że się całkowicie mylę. Wtedy... No trudno. No trudno. No i nie wiem co mam zrobić. Nie mam pojęcia. Alaik, nie wiem, pomóż. Ja ci pokażę te emulsje. Może sam wpadniesz na to coś. O, w ogóle szczęście macie już takie na maksa. To wiecie co, zbuduję wam jeszcze ule, co? To znaczy jeden ul. Bo czemu by nie? Bo chyba nic innego z tym szczęściem zrobić nie mogę w tym momencie. Niestety. Cyk. No i mogę wam tylko grządki porobić, jeszcze trzy. Ale to dalej nie za dużo jakby, żeby to szczęście wyczerpać. I to już chyba będzie musiało być tak na maksa, no a niech będzie, co tam. Dobra. Alaiku. Nie, to już mi nic nie masz do powiedzenia. Ajajaj. No myśl. Co wiesz o Beatrice? Nic o niej nie wiemy. Jest inkwizytorką. To fakt. Bardzo szybko awansowała. Nie jest zbyt wierna. Jak na inkwizytorkę. Posiada dosyć dziwne i skomplikowane moce. Chcę stworzyć gulę. No tyle o niej wiemy. Nic właściwie więcej. Czy my mamy w ogóle jakąkolwiek możliwość zrobienia czegokolwiek w tym wypadku? Możemy pogadać z łańcuchą. Ona może... Nie wiem, co ona może... Przejdziemy dołem i w ogóle widzimy się już tam, na miejscu. Łańcucho, ratuj! No nie poratuję. Ty też nie masz dla mnie nic, nie? Okej, pan kapitan też... Nie mam pojęcia. No pasterz, słuchaj. Ciężka sytuacja. A...
Dobra. A, mogę od ciebie tylko toef kupić. Nie wiem, muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić. Nie wiem. Czuję się tak przygnieciony przez to, dosłownie. Znaczy... Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Chodźmy do karczmy. Odłożyć piwo. No nie jest to łatwa decyzja, no. No, wypadałoby zrobić jakiś event, ale... Na razie nie musi być eventu. Po prostu to piwo odłóżmy. Dobra, w sumie nie całe sprzedawajmy. Bo po co sprzedawać całe? Dawaj ciasto. To chyba na jedzenie jest już pełne, jak rozumiem, tak? Tak. Ale się z niego nie wypstykamy, oj, bardzo długo. Mam jeszcze jeden pomysł. Tylko musimy iść do Klotyldy. Co gdybym spróbował zażyć miksturę pamięci? Może ona coś nam da? No Klotyldo, wyłaź, ty nie... Mamy ważną sprawę. Dawaj dużo proszku. 5, niech będzie. Cyk. Ukochany dom. Niestabilna, zawodna, nieznośna. Należy spryskać nią oboje oczu. Nie mam... Jak to nie mam na czym? Czy Beatrice nam coś dała? Chyba nie. Ale tę jedną miksturę możemy sobie w ogóle do torby uniwersalnej wziąć. Przeanalizujmy to. Jeżeli damy jej tę emulsję, to zacznie produkować gule. W takim wypadku może nie być zbyt przyjemnie. Z drugiej strony, jeżeli jej ich nie damy, a zerwiemy postanowienia, to być może Concord da radę przekonać Commandora. No ale... Nie no, chyba musimy dać te fiolki. Chyba nie ma innego wyjścia. Nie ma lepszego wyjścia. Nie jestem w stanie nic wymyśleć. Może... Ale to może... Astrolog, ale to nie wiem, czy zdążymy z nim pogadać. Może być ciężko. No i sobie poszedł, oczywiście.
Młody astrolog i cyganka całują się przelotnie, po czym on odchodzi. Pojawia się cygański baron, odpycha kobietę, wyciąga nóż i biegnie za astrologiem. Młoda cyganka wykrzykuje coś i wskazuje na swój brzuch. On zrywa jej naszyjnik i ją policzkuje, ona zaś upada i zaczyna płakać. Dobra, dajmy te fiolki. Nie, no nie możemy dać tych fiolek jej. Konkol, słuchaj. Nie no, muszę mu to powiedzieć. Konkolu, mam dla ciebie i Lorda Komandora bardzo ważną informację. Pani Beatrice planuje podać wszystkim żołnierzom z Górskiego Fortu emulsję śmierci, a później zamierza ożywić ich jako gule. Dlaczego milczysz? Zastanawiam się, czy jesteś pijany, czy może całkiem postradałeś zmysły. Słuchaj, to paskudna wiedźma, nie zamierzam temu zaprzeczać, ale gule, nie mogłeś wymyślić czegoś bardziej realistycznego, gule nie istnieją. Wiem, wszyscy to powtarzają, ale ja nie kłamię, wszystkim wam grozi ogromne niebezpieczeństwo. Słuchaj, nie mam czasu na głupie żarty, szykujemy się do bitwy, a ja muszę dopilnować, żeby szef nie zorientował się, że połowa uzbrojenia gdzieś zniknęła, więc albo coś kupuj, albo zmiataj. Istnieje dowód, Beatrice posiada zwój, no tak. Jeśli Konkol zobaczy ten zwój, to będzie musiał mi uwierzyć, muszę porozmawiać z nim jeszcze raz. Układ z Beatrice i tak już nie obowiązuje. Konkolu, w rzeczach Beatrice znajdziesz zwój wskrzeszenia guli. Przekonasz się, że mówię prawdę. Pozwól, że się upewnię. Chcesz, żebym przeszukał rzeczy inkwizytorki, tak? Idioto, poćwiartowaliby mnie za to. Lord Commander cię ochroni. Ochroni ten stary głupek, całymi dniami myśli tylko o jednym... o miłosnych serenadach do swojej ukochanej Beatrice. Prędzej wysłałbym połowę swoich żołnierzy na stos, niż się z nią pokłócił. Jeśli mi nie pomożesz, to zajmę się tym sam. Wezwij Lorda Komandora. W porządku, ale przygotuj się na porządne lanie zaraz po wypowiedzeniu pierwszego zdania. Już jakby no, nie możemy się wycofać. Albo... Czy ja nie mówiłem, żeby mnie nie rozpraszać? Już prawie skończyłem tekst drugiej zwrotki. To zajmie tylko krótką chwilę, mój panie. Spodoba ci się, sam zobaczysz. Lordzie Komandorze, mam straszne wieści powiązane z panią Beatrice. O dobroci, co się o biedaczce stało? Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy spacer przy świetle księżyca nie został odwołany. Jest złoczyńcą, mój panie. Chce zabić wszystkich twoich ludzi i stworzyć armię guli. Jak mówiłem, to głupie, ale śmieszne. Chwila, a jak poznałeś jej złowrogie plany? Sama mi o nich powiedziała, chciała mojej pomocy i się zgodziłem. Ale potem postanowiłem ją zdekonspirować. Zdekonspirować? Słyszysz to, Konkolu? Nigdy nie wchodź w układy z grabarzami, inaczej cię zdekonspirują. Grabarz, uwielbiam twoje poczucie humoru, wspaniały żart. To nie żart, to prawda, proszę mi uwierzyć. Słuchaj, chłopcze, w ramach podziękowań za tę chwilę śmiechu będę litościwy i puszczę cię wolno. Jeśli jednak jeszcze raz już słyszę coś podobnego o mojej ukochanej pani Beatrice, zamknę cię w więzieniu i będę torturował, póki nie umrzesz, rozumiemy się? Tak jest. Postawiłem na złą kartę. Spodziewałem się czegoś bardziej krwawego. Przyjdzie dzień, Konkolu, w którym przekonasz się, kto miał rację, ale wtedy będzie już za późno. Zdaje się, że jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, to ostrzeżenie Teodora o nadchodzącym ataku. Przykro mi, Markizie, ale nic więcej dla was nie mogę zrobić. Ale Horatyku, mieszkańcom wioski nic by nie groziło, są chronieni prastarym paktem. Proszę, daj schronienie choć niektórym z nas. Przeceniasz moc tego paktu. Gdyby Inkwizycja dowiedziała się, że zamieszkaliście w wiosce, nic by nam on... Grabarzu, powróciłeś, proszę powiedz, że masz dobre wieści.
Bardzo bym chciał, ale niestety atak jest nieunikniony, Markizie. Ty i twoi ludzie musicie uciekać jak najszybciej. Uciekać, ale gdzie? Jesteśmy uwięzieni między miastem a górskim fortem. Jedyna droga wiedzie przez bagna, a nikt, kto próbował je przekroczyć, dotąd nie powrócił. Poczekajcie, mam pomysł. Grabarzu, będę potrzebował twojej pomocy. Przyjdź do mnie jutro. Ale Aiku, ja czemu nie mogę ci powiedzieć tego? Przecież dalibyśmy radę coś wykombinować. Dobra, do domu. Szybko po prostu energię zużyć. I śpimy. W sumie mogłem medytować, bo to nie jest zbyt opłacalna sprawa akurat. To znaczy, następnego dnia, to już było po północy czy przed północą? Mam nadzieję, że przed. Pod martwym koniem. Co do uchodźców? Miałeś jakiś pomysł co do uchodźców? Tak, tak, podejdź tu blisko i słuchaj uważnie. Widzisz tego pijaka z kośćmi? To dawny kapitan przemytników. Próbował kiedyś okraść pustynną wiedźmę, a ta rzuciła na niego klątwę. Od tego czasu ma mózg godny strusia. Rzecz w tym, że ma statek i... Niech zgadnę, jeśli przerwę jego klątwę, będzie gotów wywieźć stąd... Będzie gotów wywieźć stąd nim uchodźców. Tak, ale nie będzie łatwo. Jedynym, co może go uleczyć, jest złote jabłko mądrości. Teoretycznie. To ewidentnie bardziej skomplikowane niż myślałem. No ale w porządku, dziękuję, Hojadyku. Chwileczkę. A za co? Za ten doskonały plan. Myślałeś, że robię to za darmo? Hojadyku, czy ty naprawdę próbujesz właśnie zarobić na cudzej tragedii? Właśnie tak. Nie żeby mi się to podobało, grabarzu, ale taki jest prawdziwy świat. Każdy musi dbać o siebie, jak tylko może. Jeśli dożyjesz kiedyś mojego wieku, zrozumiesz, że mam rację. Zobaczymy. Mogliśmy mu zapłacić w sumie. Stać nas akurat na to. Złote jabłko. Mamy takie, więc... Więc... Ukochany dom. Czuję się źle. Czuję się źle dlatego, bo wydaje mi się, że... miałem lepsze wyjście, to znaczy... idąc za jadą Alarika, ale nie mam ani trochę pomysłu, gdzie mógłbym uderzyć. A muszę coś zrobić. Trzymaj. Pech, dzisiaj nic z tego. No, dzisiaj źle, dzisiaj pech. Hej, co ja tu robię? Do diabła. I gdzie jest mój room, wyszczury lądowe? Mówiąc w skrócie, rzucono na ciebie klątwę, dałem ci polisać złote jabłko mądrości i teraz już ci nic nie jest. W zamian oczekuję, że weźmiesz grupę ludzi wraz z ich dobytkiem w jakieś bezpieczne miejsce daleko stąd. To bardzo pilne i nikt nie może się o tym dowiedzieć. Znaczy, że tak bardzo mi pomogłeś, a w zamian chcesz tylko byle podróży? Dokładnie tak, nie musisz dziękować. Jesteś tak dobrym człowiekiem. Tylko wiesz, nie tak łatwo to zrobić, trzeba załatwić wiele spraw. Będę potrzebował pieniędzy na napitki, dziewczyny dla załogi, nowe mundury, remont ładowni. Razem wyjdzie dodatkowo jakoś 30. Dobra, posłuchaj mnie, ty chciwa łajzo. Mam już tego cholernie dość. Mam dość ludzi wykorzystujących moje dobre uczynki przeciwko mnie. Dość już dla ciebie zrobiłem, nie zapłacę ci grosza więcej. Jeśli zgadzasz się na moje warunki, to zrób o co proszę. Ale jak nalegasz na więcej, to idź do diabła, serio, prosto do diabła. Hej chłopie, spokojnie, to był żart, zgadzam się, to będzie najlepsza podróż w historii. Jej, grabasz się wkurzył. Jeszcze trzymaj, złotko. Twoje pieniądze, mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Tak, całkiem. Co dalej? Bo coś tam jeszcze się chyba...
Co jeszcze się stało tutaj? Chodźmy do obozu uchodźców. Może... Może teraz mamy jakąś informację od Markiza. Tak. Musimy mu to powiedzieć. Jeśli powiem mu teraz, wszyscy uchodźcy wkrótce odejdą. Czy jestem pewien, że nie mam z nimi niedokończonych spraw? Tak, opiekunie? W sumie to nie mam, chociaż wolałbym, żeby zostali, szczególnie nasz kolega doradca finansowy, czy jak tyś tam się nazywał. A to dlatego, że od ciebie mogę kupować złoto. I gdzie ty w ogóle jesteś? Bo ja bym chciał z tobą porozmawiać i od ciebie kupić jeszcze. Czy to pani? Nie, pani się zajmowała nagrobkami. Tu jesteś, ty. Ty czy ty? Który z was? Ty. Dawaj mi złoto. No, złoto. I w sumie diamenty. Czy ja potrzebuję diamenty? Nie, raczej. Okej, okay. Czyli mamy trochę złota. Fajnie. No i więcej już od was nie potrzebuję nic niestety, a... Wolałbym, żebyście nie odchodzili stąd. Markizie? Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, dobra. Uzgodniłem wszystko z kapitanem przemytników, Markizie. Wszystkich was stąd bezpiecznie zabierze. A niech to tyle wysiłku i pracy, a jedyne co udało mi się osiągnąć to wasze wygnanie. Cóż, nie jest to wymarzony rezultat, ale przeżyliśmy, a to najważniejsze. Miło było cię poznać, grabarzu. Bardzo nam pomogłeś i nigdy ci tego nie zapomnimy. Pozostało tylko się pożegnać i wynagrodzić twoje wysiłki. Ludzie, słuchajcie, zbierzcie się. Moi przyjaciele, walczyliśmy dając siebie wszystko, ale nadszedł czas, aby się wycofać. Ten obóz wkrótce zostanie zniszczony przez naszych wrogów, ale pozostanie w naszych sercach na zawsze. Jako posąg, symbol odwagi, przyjaźni i lojalności. Na odległych brzegach czeka na nas nowe życie. Zawdzięczamy tę nową szansę grabarzowi. Ale to nie wszystko. Przyrzekam, że pewnego dnia powrócimy do naszej ojczyzny, do miasta. Z ogniem i mieczem przywrócimy sprawiedliwość. Odzyskamy wszystko, co zostało nam odebrane, a może nawet więcej. Przyrzekam wam to, zapamiętajcie ten dzień i te słowa. Alaiku, może ty coś powiesz? Miło było cię poznać, mistrzu Alaiku, jak zakładam, odpłyniesz statkiem z pozostałymi. Zdaje się, że będę musiał, ale później opuszczę Teodora i jego ludzi. Nie jestem pewien, czy Teodora kiedykolwiek znajdzie w sobie dość siły, by mi wybaczyć, ani czy ja wybaczę sam sobie. Dokąd się udasz? Spróbuję odnaleźć pustynną wiedźmę. Powiadają, że to najmądrzejsza kobieta. Być może zna jakiś sposób na powstrzymanie prastarej klątwy, chociaż nie mam na to zbyt wielkiej nadziei. W takim razie pozostało mi tylko życzyć ci powodzenia. Nawzajem, grabarzu, dbaj o siebie. Jesteś dobrym człowiekiem. Może dzisiaj wyjawi mi swój sekret. Dlaczego Teodora tak bardzo nienawidzi Alaika? Wiem, o co chcesz zapytać. To ja zadałem Teodorowi najstraszliwszy ból w jego życiu. Jako starszy inkwizytor byłem odpowiedzialny za sprawę jego rodziców. To ja przewodziłem ich osądowi, zdecydowałem o ich winie i wydałem na nich wyrok. I to ja dałem sygnał, by podpalono stos. Naprawdę mieli obsesję na punkcie czarnej magii? Próbowałem ich przesłuchać, ale byli jak dzikie zwierzęta. Musiałem użyć czarnej magii, aby zgłębić ich wspomnienia. W ich umysłach znalazłem jedynie ruiny wypełnione zimnym mrokiem. Zapomnieli o sobie nawzajem, o swoim synu, o sobie samych. Dlaczego nie zniszczyłeś powodu tej tragedii, Necronomiconu? Chciałem, ale członkowie Rady sprzedali go uniwersytetowi. Walka z heretykami wymagała coraz więcej pieniędzy.
Uważasz, że ten wyrok był pomyłką? Nie, śmierć była dla nich wyzwoleniem. Ale mogłem zrobić o wiele więcej dla ich osieroconego syna. A teraz jest już za późno, za późno. Właściwie wszystko skończyło się dobrze, ale i tak jestem trochę niespokojny. Utrudniliśmy życie pani Beatrice, ale jej nie powstrzymaliśmy. Kto wie, jakie ma inne diaboliczne plany. No i wiadomo, że po nas może przyjść. Kto wie, czy pustynna wiedźma powie mistrzowi Alarikowi cokolwiek przydatnego i czy w ogóle ją znajdzie. Markis i uchodźcy są bezpieczni, ale ta przemowa była niepokojąca. Obsesja na punkcie zemsty to coś paskudnego. Tak czy inaczej zrobiłem, co mogłem i niczego nie żałuję. Ja żałuję, niestety. O! To nie koniec! Jak tu cicho, mam nadzieję, że im się powiedzie. Nie, to jednak chyba koniec. Dobra, użyjmy to wszystko, ale no mamy już te rzeczy. Gdybym wiedział, to bym nie kupował ich, ale... No cóż, za późno. Zużyjmy to wszystko po prostu. Jestem zły na to. Naprawdę. Czuję, że mogłem to rozwiązać dużo lepiej. Ciemną nocą trzech uchodźców siedzi wokół ogniska i opowiadają sobie straszne historie. Nagle słyszą rozprzymiewający gdzieś w pobliżu krzyk. Uchodźcy zrywają się na nogi i uciekają. Obok ogniska przychodzi mały chomik. Jeszcze mogę? Nie, to już zanika. Wieczorem kucharka miesza w kociołku z zupą, a następnie udaje się do namiotu, aby porozmawiać z Teodorem. Mieszkaniec wioski Adam pojawia się zza namiotu, kładzie kwiat z różową wstążką w pobliżu kociołka, po czym szybko odchodzi. Po powrocie kucharka jest zaskoczona widokiem kwiatu. Chwilę później uśmiecha się, szatkuje kwiat i wrzuca go do kociołka z zupą. Jest noc, mistrz Alarik rozmawia z lichwiarzem obierającym jabłko. Lichwiarz rani się w palec i na jego skórze pojawia się kropla krwi. Nagle mistrz Alarik chwyta jego ramię i trzyma je w mocnym uścisku. Po chwili puszcza je i szybko odchodzi. To już naprawdę koniec. Jest taki ogromny niedosyt, naprawdę. Jeżeli to jest już koniec. Jestem ciekawy drugiego zakończenia i być może tego trzeciego, ukrytego, najlepszego. No ale teraz już się nie dowiemy tego, prawdopodobnie, że raczej nic na nas nie czeka, nie wiem. Mamy jeszcze w ogóle stalowy pancerz, tylko że taki to już mamy. To tyle, to już. Beatrice pewnie jeszcze nas odwiedzi. Tak bym zgadywał przynajmniej. Być może będzie na nas czekała po przebudzeniu? Nie. No cóż, gra została zapisana. Nic już z tym nie zrobię. Chociażbym chciał, bo czuję się po prostu źle z tym zakończeniem. Ale to, że ta gra wzbudziła we mnie takie emocje, jest tylko poniekąd dowodem na to, jak dobrze poprowadzona została fabuła w tej grze.
No nic. No nic. Nic już nie zrobię. Czy miałem jakieś wyjście? Zapewne. No dobra. Tak czy inaczej, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!